Dzień dobry kochani, Andrzejna Więckowska. Zapraszam Was na kolejne warsztaty w pracowni plastyki, na których dzisiaj wykonamy maskotkę z filcu. Do wykonania pracy potrzebujemy kolorowego filcu, nici, ewentualnie muliny, a także kawałek wstążki, ewentualnie sznurka jutowego. Potrzebne też będą oczka ruchome, ewentualnie koralik. Wykorzystamy również klej, szablon, szpilki, narzędzia do szycia. Naszą maskotkę wypełnimy takim oto wypełniaczem puchowym, ewentualnie watą. Do wykonania tej maskotki będę potrzebowała dwóch kolorów filcu oraz szablonów przygotowanych wcześniej. Głównym kształtem szablonu będzie łezka, to będzie ciało naszego ptaszka. Serduszko to będą skrzydełka oraz trójkącik, który będzie dzióbkiem. Mój szablon przypinam szpilkami do filcu po to, aby nie ruszał się podczas wycinania. I wycinam. Potrzebne są dwa takie elementy. Teraz wycinam drugi element, który będzie skrzydełkiem. Zostawiam sobie kawałeczek, żeby wsadzić to między warstwy filtru. Wycięłam już wszystkie potrzebne elementy do wykonania maskotki. Teraz przyszła pora na obcięcie wstążki, dzięki której będziemy mogli zawiesić gdzieś maskotkę, a także muliny, aby zrobić ptaszkowi fajne nóżki. Wycinam sobie wstążkę o długości około 25 cm na uchwyt. I podobnie dwa kawałki 25-centymetrowe do zrobienia nóżek ptaszka. Przystępujemy do zszycia naszej maskotki. Zwróćcie uwagę, aby te elementy były w odbiciu lustrzanym, żeby nasz ptaszek miał skrzydełka po obu stronach ciała. Do zszycia maskotki wybrałam mulinę. Skrzydełka przyszywamy ściegiem przerywanym. Można go nazwać także swastryką. Staramy się robić to w równych odstępach. Przyszyłam już skrzydełka. Przyszedł czas, aby nawlec koraliki na mulinę, która będzie nogami ptaszka. Jeden koralik. Zszywanie maskotki zacznę od umieszczenia nóżek wewnątrz filcu i będę szyła od nóżek w stronę ogonka, następnie tasiemka, która będzie naszym uchwytem i dziubek. Tutaj będzie miejsce na włożenie wypełniacza do naszej zabawki. Zszyłam już moją maskotkę do połowy. Przyszła pora, aby wewnątrz umieścić wstążkę, która będzie naszym uchwytem. Teraz wszyję dziubek. Po przyszyciu dzióbka zostawiam sobie trochę miejsca na to, aby uzupełnić maskotkę wypełniaczem. Rozkładam równomiernie wypełniacz. Niezbyt grubo,
chowam go do środka, żeby nie wystawał i zszywam do końca. Ostatnim etapem naszej pracy jest przyklejenie oczek ruchomych, ewentualnie wszycie koraników. Ja wybrałam oczka ruchome. Smaruję klejem, umieszczam na maskotce. To samo zrobię z drugiej strony i zabawka gotowa. Moja maskotka jest już gotowa. Pamiętajcie, kochani, że z filcu możecie uszyć bardzo dużo różnych zabawek, choćby serduszko albo kurę wielkanocną. Pochwalcie się w komentarzach swoimi pracami i zapraszam Was na kolejne zajęcia.